Witam Państwa. Moim i Państwa gościem w studio jest Pani Agnieszka Pierzynka, kierownik warsztatów terapii zajęciowej. Witam serdecznie. Witam Panią, witam widzów. Pani Agnieszko, nasze spotkanie chciałabym rozpocząć od tego, aby wytłumaczyła Pani naszym widzom, bo może nie wszyscy wiedzą, czym warsztaty terapii zajęciowej się zajmują. No i najważniejsze, gdzie Państwo się mieścicie? Tak. Może zacznę od tego drugiego pytania. Mieścimy się przy ulicy Ogrodowej 5A w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego. Mieścimy się na parterze, tam mamy swoje pomieszczenia i tam działamy. Jesteśmy placówką pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych, które mają orzeczoną niepełnosprawność umiarkowaną lub znaczną i mają wskazanie do terapii zajęciowej. Większość osób u nas znajduje się z upośledzeniem umysłowym, czyli tą niepełnosprawnością intelektualną. Jednakże oczekujemy też takich osób, które będą miały niepełnosprawność taką, można powiedzieć, fizyczną, dysfunkcję fizyczną, a będą w normie intelektualnej, bo również takie osoby mogą u nas znaleźć miejsce i rehabilitować się u nas. Zajmujemy się rehabilitacją społeczną, zdrowotną poprzez różnego rodzaju prace z fizjoterapeutą, psychologiem, pielęgniarką również, bo jest w naszym warsztacie, oraz zawodową. Mamy cały szereg przygotowanych programów, tutaj praktyk zawodowych w różnych instytucjach i firmach, z którymi do tej pory udało nam się nawiązać współpracę, ale również ta rehabilitacja zawodowa odbywa się poprzez terapię zajęciową w 6 różnych tematycznych pracowniach i są to pracownie ceramiczna, gospodarstwa domowego, ogrodnicza, plastyczna, poligraficzna i rękodzieła. Każda z nich ma za zadanie w inny sposób przygotowywać uczestników do tego, żeby w przyszłości znaleźć zatrudnienie albo na otwartym, albo na chronionym rynku pracy. Jak usłyszałam Ogrodowa, to muszę przyznać, że wielokrotnie widziałam te dzieła sztuki, które wychodzą spod rąk Państwa podopiecznych, bo no jesteście widoczni. Skąd więc taka, bo rozmawiałyśmy wcześniej, zanim rozpoczęło się nagranie, taka niewiedza wałbrzyszan na temat warsztatów terapii zajęciowej? Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, z czego to wynika. Niemniej jednak, no tak, jesteśmy zauważalni, może nie w takim stopniu, w jakim chcielibyśmy, bo ograniczają nas różne rzeczy. Staramy się bardzo wychodzić do ludzi na zewnątrz. W najbliższym czasie będziemy organizować różne nasze wewnętrzne takie spotkania i z rodzicami, i z osobami, które chciałyby do nas przystąpić. A od przyszłego roku również będziemy organizować takie większe wydarzenia również dla osób z zewnątrz, takie z którymi już współpracowaliśmy wcześniej, czyli na przykład będziemy zapraszać osoby z zewnątrz, takie jak przedszkolaki, jak dzieci, jak osoby dorosłe z różnych środowisk, po to, żeby nas odwiedzały i zobaczyły, jak u nas wygląda ta terapia zajęciowa. A mamy bardzo dużo do zaoferowania, do pokazania. Mamy piękny, przywarsztatowy ogród, w którym podczas wiosny tak cudownie kwitną wszystkie roślinki i kwiaty, że musieliby Państwo to zobaczyć na własne oczy. Mamy również pracownię ceramiczną, która cieszy się największą zainteresowaniem ze względu na różnego rodzaju prace artystyczne, takie plastyczne w glinie. Tam w większości dzieci lubują się w tych pracach, ale również gospodarstwo domowe świetnie sobie radzi, czy poligrafia z kartkami, z różnego rodzaju obrazami, czy ostatnio nawet próbowaliśmy nowych rzeczy w formie takich bardziej artystycznych, plastycznych. To wszystko można zobaczyć bezpośrednio u nas w warsztacie albo na naszej stronie Facebooka, którą prowadzimy już od jakiegoś czasu i tam chwalimy się wszystkimi rzeczami, które uda nam się osiągnąć. Pani Agnieszko, z tego co wiem, chcecie rozpocząć cykl takich spotkań w dzielnicach Wałbrzycha po to właśnie, aby znaleźć osoby, które chętnie by do Państwa przystąpiły i także po to, żeby właśnie Wałbrzyszanie dowiedzieli się, czym się zajmujecie. Tak, tutaj dzięki uprzejmości współpracy z radnym Ryszardem Nowakiem rozpoczniemy taki cykl spotkań od dzielnicy Biały Kamień na
na terenie tej dzielnicy w różnych miejscach są rozwieszone takie plakaty informacyjne, kiedy takie spotkanie się odbędzie. I już dzisiaj mogę powiedzieć, że w ten piątek, 23 właśnie września o godzinie 17 w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień o godzinie 17 odbędzie się tam takie spotkanie właśnie informacyjne dla mieszkańców dzielnicy, którzy są zainteresowani terapią zajęciową w naszej placówce, albo mają rodziny, czy znają osoby, które mogłyby u nas uczestniczyć w takiej terapii, a one same nie są w stanie albo do nas dotrzeć, albo nie mają takich informacji o nas z różnych względów. Jeśli takie osoby się pojawią, przekażą nam informacje, to my postaramy się do nich dotrzeć. Jeśli będą na spotkaniu, to oczywiście o wszystkich szczegółach opowiemy, odpowiemy na wszystkie pytania i mam nadzieję, że nawiąże się nić współpracy i znajdziemy osoby, które będą mogły u nas w najbliższej przyszłości odbywać tą rehabilitację, o której właśnie teraz mówimy. Pani Agnieszko, jaki jest Wasz główny cel, pracując właśnie z Waszymi podopiecznymi? Głównym takim celem warsztatów, ogólnie wszystkich warsztatów terapii zajęciowej, nie tylko w Wałbrzychu czy naszej placówki, ale w całej Polsce, jest podnoszenie umiejętności takich osobistych osób niepełnosprawnych, po to, żeby one samodzielnie mogły funkcjonować takim w życiu codziennym. No i oczywiście to też jest w dużej mierze przygotowanie do pracy. Na warsztacie mamy swój harmonogram pracy. Uczestnicy, jak przychodzą rano, podpisują się na liście obecności. Mam też cykl takich mniejszych działań, które są bardzo systematyczne, po to, żeby uczyć ich właśnie tej systematyczności czy odpowiedzialności za materiały powierzone im. Że jak trafią takie osoby do pracy, to będą nauczone pewnych nawyków i będą umiały odnaleźć się w tym nowym środowisku. A jakimi sukcesami możecie się Państwo pochwalić? Dla nas każdym sukcesem jest, że tak powiem, wyjście od nas, uczestnika, na właśnie ten otwarty rynek pracy i utrzymanie się tego uczestnika na tym rynku pracy, bo to jest najważniejsze. Zdarzało się wcześniej tak, jak już wcześniej powiedziałam, że osoby znalazły zatrudnienie na kilka tygodni, na kilka miesięcy i później z powrotem nie miały co ze sobą zrobić, albo wracały na warsztat, albo szukały jakiegoś innego zajęcia. To jest dla nas największym sukcesem, że mogliśmy przygotować kogoś do tego, że podejmie zatrudnienie. I w tym roku możemy się już poszczycić taką naprawdę kolosalną liczbą, jak na warsztat terapii zajęciowej. 6 osób od nas znalazło zatrudnienie na albo otwartym rynku pracy, albo chronionym. W zeszłych latach to były trochę mniejsze liczby. Niemniej jednak w tym roku na terenie Wałbrzycha pojawił się zakład aktywności zawodowej, dosyć duży. I on część tych osób, które u nas były gotowe podjąć zatrudnienie, można powiedzieć, przejął w naturalny sposób. Po to właśnie jesteśmy, żeby przygotowywać osoby niepełnosprawne właśnie do takich placówek, jaką jest Zakład Aktywności Zawodowej, ale też przygotowujemy osoby do podjęcia zatrudnienia w innych placówkach albo u przedsiębiorców, którzy nie są już tą chronioną instytucją. Czy zajęcia przez Państwa prowadzone są bezpłatne? Tak, za to się nie płaci. My jesteśmy finansowani z PFRON-u w większej części i z budżetu miasta. Także to jest placówka pobytu dziennego, w której odbywa się terapia zajęciowa codziennie przez 5 dni w tygodniu, przez 7 godzin dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. To jest od 8 godziny do 15. No i tyle. Za to się nic nie płaci. To jest zupełnie darmowa rehabilitacja. Tym bardziej namawiam osoby, które mają problemy ze zdrowiem i chciałyby uczestniczyć w tej terapii zajęciowej, spełniają te warunki, o których mówiłam wcześniej, czyli mają
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym stopniu umiarkowanym lub znacznym, i na orzeczeniu jest też wyraźnie wskazanie do terapii zajęciowej. Z takim orzeczeniem trzeba się zgłosić do nas, do biura właśnie na Ogrodową. Na miejscu wypełnia się już przygotowany wniosek o przyjęcie i sprawa, można powiedzieć, że jest załatwiona. Pani Agnieszko, czekamy w takim bądź razie, aż takie spotkanie informacyjne odbędzie się w dzielnicy od Zamcze. Zapraszamy tu serdecznie. Tak, też takie zorganizujemy na pewno. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszam do odwiedzenia profilu na Facebooku Warsztatów Terapii Zajęciowej. A ja przypomnę, że rozmawiałam z kierownikiem tej instytucji, panią Agnieszką Pierzynką. Dziękuję bardzo.